przede wszystkim dzisiaj mam dla Was nowy film i jest to haul mangowy z ostatniego konwentu, na którym byłam, a jest to Christmas 2018. Jest dosyć sporo tych moich zakupów, więc przechodzimy od razu, bo ja lubię się rozgadać i zapewne ten film i tak będzie długi. Dobra, zaczynamy od tego, co jest na samym początku, czyli informator oraz wejściówka. Informator był w tym właśnie stylu, taki rozkładany. To, co było minusem w informatorze, to to, że ma on trzy różne kartki. Na dwóch kartkach program, na jednej mapa. I było to totalnie nieporęczne, ale mówi się już trudno. Dobra, wejściówka za to wyglądała po prostu cudownie. Tak, z jednej strony, a z drugiej strony były trzy różne wzory. Jednym z nich jest taki lisek szary, był jeszcze brązowy oraz taka pani. No. Smyczka była po prostu cudowna, wyglądała genialnie. Mam nadzieję, że fokus da radę. Tak, taka niebieska, po prostu cudowna. Ok, no i to takie podstawowe rzeczy. Teraz przejdźmy do może spraw jedzeniowych, bo też kilka rzeczy mam. Może znacie, może nie. Pierwsze to takie chrupki kukurydziane, one są dosłownie w różnych smakach. Ja wybrałam sobie trzy takie, w zasadzie wylosowałam sobie, bo było ich tam tyle, że masakra, gdybym musiała decydować się, tak wiecie, świadomie. Zrobiłam sobie losowanie i wzięłam takie. Następnie od Belci dostałam Hello Panda oraz ramunę o smaku ananasowym. Mam nadzieję, że ten ananas nie będzie zbytnio słodki, bo nie lubię tak super, wiecie, słodkiego ananasa. Okej. No i teraz może pokażę Wam jeszcze plakat, bo było ogromne ogłoszenie na cosplayu, w zasadzie przed cosplayem. 22 czerwca właśnie przyszłego roku, w sobotę, będzie miał miejsce musical. Nie wiem, czy pamiętacie musical z Your Eyes albo z Ataku Tytanów. Teraz musicalem będzie My Hero Academia i właśnie z Belcią wzięłyśmy sobie taki plakat, bo leżały sobie na stoliczku, poza tym wisiały wszędzie, więc stwierdziłyśmy sobie, że o, no dobra, może sobie weźmiemy. Dobra, następne rzeczy to takie sety pocztówkowe. Ja tutaj mam dwa. Jeden jest z jakiejś, nie wiem, nie wiem co to za seria, ale mam wrażenie, że może to być jakaś gra, może. Były chyba dwa takie same, ale okładki miały inne. Ja właśnie wzięłam taki set oraz drugi jest setem z G-Dragonem i po prostu jak ja to zobaczyłam, tutaj jest taki przykład jednej karty. One u góry mają tak jakby pocztówkę, a na dole takie mniejsze karty. Ich jest chyba po 27, przynajmniej tyle było w moim trzecim secie, który mam z Love Life. I tych setów nie będę Wam pokazywać, bo stwierdziłam sobie, że dołożę ten z Love Life i zrobię osobny filmik z tymi trzema setami plus jeszcze jednym gadżetem, który jest naprawdę super genialny, ale którego Wam jeszcze nie pokazałam. Nigdy w zasadzie Wam tego nie pokazałam, jak to działa, więc trzy sety pocztówkowe oraz jeden dodatkowy gadżet to będzie jeden z filmów myślę, że w niedługim czasie, ale to jakby na smaka mogę Wam pokazać po jednej takiej karcie, czyli tak jak powiedziałam, pocztówka karta, to jest z G-Dragonem akurat, po prostu, o, a są tam lepsze, naprawdę. A druga właśnie z tego setu, tutaj jakby, nie wiem, czy growego, czy coś, jeśli znacie tą serię, to dajcie znać. Przykładowo taka, patrzcie na tego, czy on nie jest genialny? No, super to wygląda. Więc to tak na smaka Wam pokazałam po jednej karcie. Przechodzimy do mang, ponieważ, ojejku, ile ja ich kupiłam, to jest po prostu masakra. Zaczniemy od komiksu Wolpertingen Mansion i mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. To jest prezencik od Midori i ja nie miałam w ogóle żadnej styczności jeszcze z twórczością Hitoai. Pokażę Wam tutaj jakieś przykładowe strony. Jedna i może jeszcze jedna. Okej. No to może... Dobra. Jeszcze taka. O. No i lecimy dalej, bo naprawdę nie chcę się rozgadywać. U komiksiarni kupiłam Made in Abyss i to jest pierwszy tomik.
będę Wam pokazywać oczywiście okładki, no i jakieś przykładowe strony, żebyście mogli zajrzeć. Tak. Ta manga ma naprawdę zupełnie odmienną i taką super charakterystyczną kreskę. Dobra, może jeszcze coś takiego. Ok, i teraz przechodzimy już do mang z wydawnictw, których mam więcej. Zaczniemy od Kotori. I pierwszą serią, którą kupiłam, jest Ruta i Kodama. Pierwsze trzy tomiki. Tutaj akurat zauważyłam mangi właśnie na takich stoiskach, wiecie, z ręczną robótką i takich mniejszych po prostu. I tam dziewczyna sprzedawała mangi, głównie chyba Shonen Ai, za 8 zł za sztukę, więc ojejku, nie mogłam tego przegapić, więc to jest taka pierwsza trzytomówkowa seria. Oczywiście pokażę Wam kreskę, bo tutaj fajny kadr, cudowny. No, dobra, więc teraz lecimy dalej. Od studia Kotori jeszcze mam Totally Captivated i tutaj mam od 3 do 6. Pierwsze dwa tomiki już są na mojej półce od bardzo, bardzo dawna. A dopiero teraz, no, dopiero teraz właśnie na tym samym stoisku dokupiłam sobie resztę. Bo z tego co wiem, 6 tomików to jest zakończona seria. Okej, i ten szósty najgrubszy. Tutaj też Wam pokażę, bo trzeci tomik to też jeszcze nie jest, wiecie, tragedia, żeby nie pokazać. Dobra. Coś takiego Wam tutaj rzucę. Oraz, o. Ja nie wiem, ale uwielbiam manły przez to, że mają inną kreskę, totalnie inną. Wszyscy wyglądają jak aniołowie i uwielbiam manły. Naprawdę szkoda, że nie mamy więcej ich na rynku, bo i Kwiaty Grzechu od Kotori i właśnie Savage Garden od Yumegari to są po prostu takie cudowne serie. Okej, lecimy dalej. Teraz przechodzimy do Vaneko i od Vaneko kupiłam sobie od 9 do 12 Gwiazdy spadającej za dnia. Jedyny minus to to, że nie mam ósemki, bo na mojej półce dotychczas stało 7 tomów, a teraz mam no niby do końca, no ale no nie mam tej ósemki, nie mogę przeczytać tak czy inaczej. Okej. I naprawdę, o ja nie mogę się doczekać. No i czego nie mogę pominąć? Mamura. Mamura, po prostu team Mamura całym sercem i w ogóle wiecie o co chodzi. Kolejny tom od Vaneko to 16 tomik Dengeki Daisy i w tym momencie właśnie brakuje mi tylko 15, a 15 to jest chyba największa tragedia, żeby ją znaleźć w ogóle. Ostatni tom od Vaneko, który wzięłam, to Ona i jej kot. No i to... Ta manga mnie natchnęła do tego, aby zrobić jakąś recenzję w końcu, żeby rozpocząć serię recenzji na moim kanale. Dajcie znać w ankiecie, bo tak, zrobię ankietę, czy chcecie obejrzeć, czy nie, recenzję w moim wykonaniu tej właśnie mangi, a nuż mi się coś uda skrecić, bo nie wiem, ona mnie do tego jakoś tak zainspirowała. Dobra, teraz mam dwa tomy od wydawnictwa Dango. Pierwszy to Slow Starter, który jest totalnie przewidywalny, ale i tak mi się podobał. Oraz Przy wspólnym stole. Dobra, o i dajcie jeszcze znać, druga ankieta, tak, druga ankieta, muszę o to Was totalnie wypytać. Chcielibyście recenzję mang zwykłych, czy recenzję mang shonen ai yaoi? O, co byście chętniej obejrzeli? Tak, oczywiście to są wszystko tylko plany. Dobra, ostatnia część mang to Studio DG i tutaj naprawdę duże zakupy, ponieważ kupiłam pierwszy tomik Mroczny Grabarz Riddle. Zupełnie nie wiem, o co w tym chodzi, ale okładka mi się tak super spodobała oraz kreska. Tak, i właśnie teraz pomyślałam, że nie pokazałam Wam kreski tych poprzednich mang od Dango, ale to może za chwilkę nadrobię. O, i o tym zupełnie nic nie wiem, więc tutaj nic nie mówię. Tak, Ona i jej kot. Jeszcze tutaj nadrobię Wam, żebyście mogli sprawdzić, jak to wygląda. No, kreska jest przyjemna. Przy wspólnym stole też Wam tutaj pokażę, bo to byłby grzech Wam nie pokazać. No i może jeszcze tutaj. No, kreski są no śliczne. No, według mnie, no, mi się mega podobają. Aha, jeszcze Slow Starter Wam tutaj pokażę. Tutaj też jest naprawdę fajna kreska. Gdzie tu jeszcze mogę jakiś fajny
Kadr. Dobra, tutaj wygląda trochę niekorzystnie. No dobra, macie tutaj coś takiego. Dobra, i już nadrobione, jeśli chodzi o kreskę. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to Erased drugi tomik. Pokażę Wam może taką stronę. No i Erased niestety zostało już przywitane przez szczury i nadgryzione przy okazji. Następnie Mother Spirit. I Boże, powiem Wam tyle. Jednak chyba inaczej. Fajna jest odmienność i w ogóle coś nowego, ale jednak wolę mniej umięśnionych facetów w mangach yaoi shonenai. Jednak lepiej to wygląda chociażby w Nieznajomym na plaży. Po prostu oni są tak uroczy, że to jest masakra. Też Wam pokażę oczywiście, bo ta kreska jest tak genialna, tak cudowna. Po prostu się zachwycam totalnie. No i idąc tą ścieżką, kupiłam również całą serię Nieznajomy pośród wiatru, czyli te trzy tomiki, które już wyszły. No, tutaj Wam nie pokażę już wnętrza, no bo po co? Pokazałam przed chwilą Nieznajomego na plaży. Okej. I tak, to było już wszystko, co kupiłam, z tego co widzę. Więc naprawdę, to są moje totalne zakupy już na grudzień i na styczeń chyba też, bo w styczniu nie jadę na żaden konwent, więc bardzo możliwe, że w styczniu ewentualnie coś zamówię, ale to jeszcze się okaże. No, ponieważ takie zakupy mangowe zdarzają się u mnie ostatnio jedynie na konwentach i to jest po prostu tragedia. Ale okej. Tyle kupiłam mang i to mam nadzieję, że będą zakupy na kolejny właśnie miesiąc, bo w lutym planuję kolejny konwent, ale to jeszcze się okaże. Dajcie znać, czy chcielibyście filmik o tym, na jakich konwentach mogę się pojawić w 2019 roku. Dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego znowu zobaczyć, bo ostatnio też właśnie nagrywałam. Okej. No i tak, to są wszystkie mangi, to są w ogóle wszystkie gadżety, które kupiłam na konwencie. Więc piszcie, czy kosztowaliście właśnie tych smakołyków, czy macie któreś z tych mang i jak się Wam podobały. Widzimy się w kolejnych filmach, linki wszystkie macie w opisie, lajkujcie, jeśli się podobało, subskrybujcie, by być na bieżąco. No i tyle, do zobaczenia w kolejnych filmach i pa pa!